Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Sniper Elite 4. No i w dzisiejszym odcinku, zwróćcie uwagę, jestem w zupełnie innym miejscu niż ostatnio. Bo ostatnio byłem tutaj, miałem poczekać na te ciężarówki, które nadjeżdżają z tej strony, ale okazało się, że tylko wystarczyło spojrzeć na nie lornetką, nic z nimi nie miałem robić. I automatycznie uaktywnił nam się ten cel, abyśmy za jakiś czas uderzyli w dzwon, aby wysłać sygnał konwojowi. A teraz stwierdziłem, że jak tutaj już wszystko wcześniej wam pokazywałem, bo tutaj te wszystkie cele realizowaliśmy, rozpocznę sobie odcinek od tego dokładnie miejsca, no i zrealizujemy sobie ten cel, aby zabić żołnierzy. Pójdziemy sobie potem tutaj. No i całą resztą się potem zajmiemy. Tym na razie sobie nie ma sensu głowy zawracać, tym bardziej, że tutaj sporo roboty nam na sam początek czeka. Bo zwróćcie uwagę, że tutaj no nie mam amunicji wyciszającej, więc trzeba będzie tutaj rozwalić troszeczkę inny sposób, słuchajcie. Naprawdę trzeba będzie bardzo uważać. No właśnie, już coś tam się dzieje. Teraz tak, gdzie on jest? Tutaj jest jeden. On dostał czy nie dostał? Dobra, pięknie. Nie wiem, czy zdążyłem w porę. Chyba nie, no chyba nie do końca. No to będzie teraz ostrzał z każdej możliwej strony, tak więc trzeba się, powiem wam, sprężyć, żeby ich ze snajpy jak najszybciej, celnie za każdym razem trafiać. Dobra, wiecie co, ja sobie zmienię szybko na apteczkę. Już reakcja. Oh fuck! Dostał w czachę, pięknie. Kurde, nie mogłem utrzymać w ogóle tutaj. Przez choinkę. No to na pewno będzie fajnie wyglądało. Nikt mi pleców nie będzie, słuchajcie, robił. Ja sobie nie pozwolę. Dobra. Tutaj szybko tego wyeliminujmy. Trzeba zmienić. Olek, o fuck! Czegoś takiego wam jeszcze nie pokazywałem. Trzeba szybko zmienić miejscówę. Żeby się za bardzo nie zorientowali, gdzie ja jestem. No nie wiem, czy tego muszę tu eliminować, ale dla świętego spokoju po prostu go załatwię. Typek jest gdzieś tutaj. Tam jeszcze jeden jest, ale już jest na tyle daleko. Fuck. Wydaje mi się, że teraz najrozsądniej byłoby... A, tutaj jeszcze kilku jest, kurde. Dobra, zaczajmy się na tego. Dobra. Kurde, ale ich tu nadchodzi. Spodziewałem się mniejszej ilości przeciwników, patrząc na mapę, ale się okazało, że niestety pozory mylą, ale fajnie, przynajmniej jest zabawa z nimi. Na tyle fajna, że
Mam z tego ogromną naprawdę frajdę. Kurde. No, zobaczcie jak mnie porobili, kurde, prawie zdrowia nie miałem już. Ale dobra. Myślę, że teraz warto będzie sobie wejść do środka jakoś, rozejrzeć się. Z jednej strony sporo ich tutaj przyszło, co nie? Ofa, nie. Sporo ich tutaj przyszło, ale potem będę miał też spokój, jak pójdę do tego tutaj klasztoru. Tutaj typek. Ale mu się upiekło teraz. Ale mu się upiekło, skubany. Zostało nam tylko dwóch na dobrą sprawę. Nie wiem jak go tutaj... Jest tutaj, widzę głowę. Kurde, prawie go miałem. No pokaż się, pokaż się. On będzie tu uciekał. Zmieniał pozycję. Tego się po nim nie spodziewałem. Że będzie tutaj próbował do mnie podejść. Ale niech próbuje, słuchajcie. Ja mu zawsze dam możliwość zmierzenia się ze mną w pojedynku. Jeden na jeden. O fuck, gdzie on jest? Ale ich tu jest. To ja mu się postaram zrobić plecy. Albo bok? Nie wiem jak nazwać ten sposób tutaj atakowania przeciwnika. Ale no dobra, słuchajcie, porobieni. Fajna zabawa była. Troszkę inny sposób niż wcześniejsze moje tutaj podejścia, ale... Jest zabawa na sam początek. Jestem ciekawy, czy mi to zaliczy, jak tutaj podejdę, czy będę musiał tamtych jeszcze wyeliminować. Chyba tamtych jeszcze trzeba będzie wyeliminować. Wiecie co, może im tam jakiś granat wrzucimy, albo co? No, widzicie, nie da rady jeszcze. Czyli trzeba tutaj dosłownie patrzeć na ten opis. Jak to tu wygląda? Nikt nic nie podejrzewa. Ja tutaj na paluszkach idę. Tu jest jeden. Dobra, ale ich porobiłem tutaj. Uff, pięknie, słuchajcie, pięknie. Weźmiemy sobie, tutaj przeszukamy tylko zwłoki, żeby ewentualnie jakąś amunicję sobie zabrać. I zaraz to wysadzamy. Dobra. No i automatycznie nam też dwa cele tutaj zaliczyło. Ja wam jeszcze pokażę jak to wygląda. Jakichś wielkich efektów nie było. Dobra, i teraz tak, zeskok. Branie zabije się. I my
Teraz zwróćmy uwagę, jak to tu wygląda. Mamy cel tutaj, zniszczyć to działko. To myślę, że będzie łatwo do nich tam dojść, ponieważ większość tutaj przyszła im pomóc. Zabić tego kolesia musimy, sprawdzić dokumenty. No i tutaj jeszcze też sprawdzić dokumenty trzeba. Tak więc myślę, że będzie lajtowo. Staram się tu jakoś tyłami wejść. No wskakuj, wskakuj. Dasz radę czy nie dasz? Serio, nie wejdziesz na to? Dobra, no to idziemy tędy. Mostek wydaje mi się podejrzany tutaj. O fuck, nie spodziewałem się, że to tak jest wysoko. Ja mam w ogóle lęk wysokości, tak więc lepiej słuchajcie, stąd zmykamy. Zobaczcie, tak i tak tu musiałbym się rozprawić z tymi rywalami. Nie byłoby tutaj lajtowo na pewno, więc myślę, że sam początek tej misji całkiem nieźle wyszedł. A zaraz pewnie zobaczymy kolejnych rywali, bo nie sądzę, żeby tutaj nikogo nie było. Trzeba być bardzo cicho. Musi wyjść tak samo jak ta poprzednia akcja. Ale widoczki. Ale to zaraz, słuchajcie, sobie popatrzymy. Najpierw trzeba ich tutaj załatwić. Już widzę, że to będzie całkiem spoko. Do wykonania. Ewentualnie jeszcze można by było im... Porobimy ich, słuchajcie, porobimy ich. O fuck, nie aż tak chciałem ich porobić. Gdzie oni teraz są? Tutaj? A ten drugi gdzie jest? A, obydwoje tutaj są, dobra. Ja pierdziul, ale się wystraszyli. Koledzy, nie aż tak chciałem was porobić. Dobra. Teren czysty. Pięknie. Idzie lepiej niż myślałem. Już wiem, że strasznie boją się granatu w jakiejkolwiek formie. Doświadczyłem tego kilka razy. Już teraz będę wiedział, że jak będę miał jakiś granat w wyposażeniu, warto go używać. Dobra. Cel dodatkowy zrealizowany. No i teraz tak, zadzwonimy może tutaj na alarm, uderzymy w ten dzwon. Ale tutaj czuję, będzie sporo rywali, słuchajcie. Naprawdę, czuję to. Okej, to słuchajcie, lecimy na górę. No, chyba nawet tędy będę mógł jakoś wejść. Sprawdźmy sobie to. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale chyba tak. No, bo by nie robili takiej tej konstrukcji, słuchajcie, gdyby miało to być po nic. A raczej ma to swój cel, a my to wykorzystamy, słuchajcie. Jest jakaś rurka do wspinaczki. Okej, wspinaj się. Ten drugi balkon? Czekajcie, czekajcie, bo nie wiem, czy dam radę tutaj przeskoczyć to. Nie, chyba może szybciej, albo po tej rurce tu jakoś wejść na górę. Czekajcie, dam sobie jeszcze jedną próbę, okej. Kurde, wyjątkowo tutaj cicho jest. Might be a sniper up there. Need to look out for traps. No proszę. Weźmy to sobie, wykonajmy, bo to jest ten cel związany właśnie z tymi ciężarówkami.
Now Denali's people know which truck has the art. They can prepare their ambush. No właśnie. I my sobie teraz zaznaczmy to, ten cel tutaj. Fajnie by było w ogóle wejść na górę i tutaj ich wszystkich porozwalać. Wtedy byłoby tutaj naprawdę mega, mega łatwo już. Okej, tak więc śmigamy. Słyszeliście, mamy uważać na jakieś pułapki. No to całkiem logiczne jest, że jak tutaj gdzieś na górze będzie snajper, no to... Żeby mu czasami nikt... O, proszę, mamy jakąś pułapkę. Żeby mu nikt pleców nie robił, to ustawia pułapki tego typu, zwróćcie uwagę. Też automatycznie sam słyszy, że ktoś po niego idzie. Kurde, dobry sposób. Jest tutaj, widzicie? Tak. Dobra. Teraz pytanie, czy tu nie ma jeszcze jakichś pułapek pozostawianych na nas? Dobra. Mamy też przy okazji inny, słuchajcie, karabin snajperski. Może być jakaś amunicja tutaj. Nie, w tej skrzyni nic nie znajdę, ale możemy przeszukać ewentualnie zwłok. Nothing else. Tutaj mamy notatkę kolejną. Kurde, szkoda, że nie ma tej amunicji wyciszającej, ale no cóż. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Słuchajcie. I z taką myślą tutaj będziemy próbowali najpierw sobie oznaczyć wszystkich rywali. A potem stąd wyeliminować. Ja wiecie co? Tak sobie myślę, że też mógłbym takie pułapki pozostawiać na rywali. Jakąś, słuchajcie, minkę tutaj. W sensie nie minkę, buźkę, tylko w sensie, że minę prawdziwą. Jeśli mam, a mam. Dobra. Może nawet jeszcze tutaj zaznaczymy. Tak, żeby tutaj nam nikt czasami nie narobił problemów. Kurde, widzicie, jak się wiele można nauczyć, wykorzystując gdzieś tam pomysły innych snajperów. O, ten karabin nawet jest lepszy, powiem wam. Okej, okay. Tutaj kurde będzie jednak nie do końca taki idealny widok. A, tutaj kolejny. Dobra, i tutaj mamy jeszcze jednego. Pewnie ich będzie wielu, oni są na chwilę obecną tacy dosyć nieaktywni. O, tutaj mam, widzicie? Dwóch. Tego sobie najpierw zestrzelimy. Bo jest nieoznaczony. Tego? O. Jednak na odwrót. Dobra. Co, to by było tyle? Wydaje się czysto, ale... Wiecie, jak to będzie w rzeczywistości. Niby czysto, a... Weźmy te... miny sobie dezaktywujmy. To będzie bardzo użyteczne. No właśnie, chciałem to mówić. To się jeszcze może nam... Aha, idą do nas. Jackpot. Idą do nas, idą. Kurde, mogłem zostawić. Idziecie czy nie idziecie? Gdzie jesteście? Ja was nie widzę. Aha, dobra, widzę. Kurde, byłyby pułapki, byłoby zajebiście. Ale i tak jest super. Nie ma co narzekać.
Naprawdę, musiałbym być marudą, żeby na taką sytuację komfortową, jaką przed chwilą miałem, nie bym miał na nią narzekać. Dobra, tam widzę typa. No, wychyl się nam, wychyl jeszcze raz. Hokus pokus! Myślałeś, że cię nie widzę, co? Teraz pytanie, gdzie ten skubaniec jest? To jeszcze jakiś jeden chyba? Ale powiem wam, że nie spodziewałem się, że będzie aż tak tutaj luźno. Tutaj chyba jest, dokładnie. Skoro tam jest pełno rywali, to i być może... Ale ich tu jest. Słuchajcie, jak to tu wygląda, sprawdźmy. Nie ma dokładnego tutaj miejsca tego typka. Tu mamy, widzę, rywala. Gdzie on tu może być? Oczywiście co? Nie wiem, czy czasami nie pójdę tutaj sobie jeszcze sprawdzić. Póki tak spokojnie jest. Może gdzieś na górze. Też może będzie lepszy punkt widzenia. Tutaj, na górze. Mam nadzieję tylko, że gra mi jakby tego nie... A nie, tutaj nie ma drabina, myślę, że jest drabina. Mam nadzieję, że gra mi tego jakby nie sfejluje... Znaczy, w sensie, że nie zakończy się gra wcześniej, jakby jakąś od razu cutscenką, a nie mam już wszystkich celi zrealizowanych. Tutaj wydaje mi się, że będzie typ. Słuchajcie, tutaj jest... zbyt ładnie. No tu mamy. Coś jest, ale co? Podnieś. To jeszcze nie jest nasz cel. Ale ich tu jest. Potrzebny jest kod do sejfu. Słuchajcie, zrobię wam w tym momencie małe cięcie, z tego względu, że naszukałem się kurczę tego typa i nigdzie go tutaj nie mogłem znaleźć. Jest masa uliczek, masa tutaj przejść różnego rodzaju, ale naprawdę znalezienie go to jest tutaj coś dosyć skomplikowanego, więc stwierdziłem, że po prostu tutaj podłożę sobie ten ładunek wybuchowy, wysadzę go. Jest tyle uliczek, którymi można uciec, że nie ma się za bardzo przejmować przeciwnikami, po prostu weźmiemy to i będziemy mieli przynajmniej jeden cel zrealizowany. Mam pewien pomysł, w którym kierunku mógłbym iść. No bierz to, bierz to. Okej. Pójdziemy sobie, słuchajcie, w tym kierunku tutaj. Tu mnie coś zaciekawiło. Właśnie, tutaj to miejsce. Co my tu ciekawego mamy? Jest zejście na dół. Kogo tu nie ma? Tu jest w ogóle wyjście. Okej. O fuck, co to jest? Będę sam? O fuck, co ja tu odnalazłem w ogóle? Jakieś krypty. Teraz pytanie. Czy ja w tych kryptach tutaj jestem sam? Gdzie ja w ogóle jestem? Tutaj jestem, w tych kryptach. No nieźle.
A ja się tyle, kurde, naszukałem. Tutaj pewnie będzie jakaś droga za moment. No i dobra. Gdzie my teraz tutaj mamy iść? Tutaj mamy już cel. Tu nawet nie zauważyłem tego. O fuck, o fuck. Idzie tutaj ktoś. Kurde, nie zwróciłem na to, słuchajcie, nawet uwagi. Ty się nawet nie zorientował. Dobra. Uff. Ale nie, powiem wam, że jestem w szoku. Jestem w szoku, co tu się wydarzyło. Dosłownie 10 minut szukałem, nigdzie nie mogłem typa znaleźć. A tutaj jeszcze mamy jakieś, kurde, przejście podziemne, którym sobie będę mógł przejść do celu pobocznego, nie mam pytań. Kurde. A już byłem taki smutny, że mi tutaj nie wychodzi. Ale teraz czekajcie. Fuck, jakiś typek był. Czyli te dokumenty tutaj też pewnie będą gdzieś na dole. Dobra. Kurde, gdzie ja w ogóle jestem teraz? Czy ja miałem tutaj przyjść po dokumenty? Wydawało mi się, że to była jakaś chatka, do której ja się w ogóle miałem udać. Ale ja pierdziule, ale się to pięknie wszystko złożyło w całość. Zobaczcie to. I jeszcze tu mamy drogę wyjścia jakąś, tak? Nie. Kurde, no jednak nie. Jednak się cieszyłem za bardzo, chociaż tutaj chyba... Skoro ci tutaj kolesie weszli jakoś, wiem, jakoś tędy wyjście musi być, zaraz sprawdzimy. Tu jest typ, którego zabiłem przed momentem. Gdzie tu jest wyjście? Tu nie ma, tutaj jest. A, czyli wejście jest przez chatkę, słuchajcie. Czyli jakbym wszedł tędy też, to mógłbym ładnie ich porobić. Naprawdę, konkretnie mógłbym ich porobić. Jakbym tutaj znalazł to najpierw. No ale dobra, nie ma się już tutaj co zastanawiać. Dobra. Teraz pytanie zasadnicze jeszcze. Ostatnie, już na sam koniec zostało. Gdzie mamy tutaj możemy? Dobra. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj przedostać. Niepostrzeżenie. Chyba tak, wszyscy i tak się skoncentrowali na tym wybuchu sejfu, tak więc ja tutaj sobie będę mógł już na spokojnie przedostać się i zakończyć sobie na spokojnie misję, mając satysfakcję, że ich tutaj porobiłem. Moja postać nie ma siły, jeszcze troszeczkę musi wytrzymać. Okej. Mamy różaniec, wszystkie cele poboczne zrealizowane. Rewelacja. Dokładnie. 3 cele. Jak widzicie, zrealizowane, celność nawet spoko. No myślę, że jestem z tego zadowolony, szczególnie końcówka to była dla mnie taki wow, kurde, wszystko szło nie po mojej myśli, aż nagle wszystko się połączyło w całość i nagle wszystko powychodziło. Zobaczymy sobie jeszcze, jak będzie wyglądała kolejna misja, będzie krótki jej opis.
Jak widzicie, kolejna misja, z tego co widzę, będzie rozgrywała się w nocy i na nią już zapraszam Was oczywiście do kolejnych materiałów na moim kanale. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, na tyle, żeby stawić łapkę w górę. Jeśli tak, to zostawcie ją, będę z tego naprawdę niesamowicie przeszczęśliwy. No i trzymajcie się, do następnych odcinków, cześć!